dobry wszystkim Państwu. Już po raz trzeci organizujemy festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego, w ramach którego zaplanowaliśmy 11 wydarzeń artystycznych z dziedziny muzyki, śpiewu, tańca, teatru i filmu. Centralną postacią tego festiwalu jest Bogusław Kaczyński, wspaniały wielczanin i trudno nie zatrzymać się przy nim choć na chwilę. To honorowy obywatel naszego miasta. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych popularyzatorów muzyki w Polsce. A niebezpieczny jest ten świat. Dziś dostałam bukiet róż. Bardzo miłe róże, lecz ach, to flirt mi już. Spełniłem swoje największe marzenie z dzieciństwa. Chciałem być sławny. To wszystko zawdzięczam muzyce. Tak, o sobie samym, jako dojrzały, spełniony artysta, promotor kultury, sztuki, muzyki operowej i operetkowej, mawiał nasz bialski Bogusław Kaczyński. Pisał swoją historię i historię muzyki i artystów cudownym, wyjątkowym słowem, muzyką, nutami. Na tej samej pięciolinii my, bialczanie, otwierając już trzecią edycję festiwalu jego imienia, dopisujemy nową historię. Bardzo za te wspólne przedsięwzięcia dziękuję partnerom, współorganizatorom. Trzeci festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego uważam za otwarty. Na pierwszy znak serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Bialską Nagrodę Kultury otrzymuje pan Janusz Maraszkiewicz. Absolwent Liceum Plastycznego w Nałęczowie oraz Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od lat kierujący bialską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Pan Krzysztof Olesiejuk ukończył Uniwersytet Śląski na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Pracę zawodową rozpoczął w Młodzieżowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w 1995 roku, gdzie prowadził koło wokalne i instrumentalne. W 1998 roku założył studio wokalne Brevis, które istnieje do dnia dzisiejszego. Miłość. Proszę pozwolić mi zwerbalizować ten cudowny zachwyt bialskiej publiczności. Nikt piękniej nie rozpocząłby naszego festiwalu. Jesteśmy